Biuro Poselskie Marleny Maląg w Ostrowie. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak Pomorzu Mądrawska. Ja chciałam z Marleną Maląg rozmawiać. Mogę podać dwa numery komórkowe, które są dla pracowników, pani minister Marleny Maląg. Jak dla pracowników? Do pracowników, którzy połączą panią minister Maląg. To poproszę. Tak, 783. 783. 331. 331. 335. No to proszę panią, to jest do Ostrowa i tam po prostu się rozłącza i nikt tam po prostu nie przyjmuje pod tym numerem. To jest biuro. To jest główne biuro pani minister Marleny Maląg, która ma tutaj ten sam numer kontaktowy mamy do biura właśnie pani minister Marleny Maląg i tutaj. No to prosiłabym, żeby pani sprawdziła ten numer i czy ktoś tam w ogóle przyjmuje, czy bez bierze pieniądze za nic. Bo tam nikt nie odbiera, rozłącza. Pani minister ma podane na stronie Sejmu jako numer kontaktowy, pierwszy kontaktowy. Tutaj ten numer stacjonarny do biura do Leszna. Tak naprawdę pani minister tutaj w Lesznie w biurze jej nie ma. Nie jest to jej główne biuro. I w ogóle nie przyjeżdża do Leszna, tak? W ogóle nie przyjeżdża? Nie, do Leszna. No znaczy była kilka chyba miesięcy temu była w Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, natomiast biurze tutaj dyżuru nie ma. Czyli na to biuro bierze pieniądze, a tak naprawdę to nic w tym biurze się nie dzieje, tak? To znaczy nie, jej główne biuro, za które płaci, jest w Ostrowie Wielkopolskim i tam jest jej pracownik. Ale to nie ona płaci. Chwila, to się jej płaci za to biuro, a nie, że ona płaci. Chwila, jak ma trzy biura poselskie, to ona bierze pieniądze z rządu na te biura poselskie, a nie, że ona sobie opłaca pracownika. Ja uprzedzam, rozmowa jest nagrywana. Także dziękuję pani za rozmowę. Przekazuje się przez rozmowę. Nic się nie przekazuje, proszę panią. Należy jej ujawniać te wasze kłamstwa i różne ten. Ja już próbowałam raz się dodzwonić, 2 lata temu, od 2 lat staram się, żeby cokolwiek ta kobieta zrobiła dla rodziny. Nie robi nic, a jest podobno przedstawicielem polskich rodzin. Tak, no, tak jak mówię, ja ten numer kontaktowy otrzymałam od tutaj z kancelarii Sejmu jako numer kontaktowy do pani minister i tutaj no nie mam wpływu na to, również przekazujemy informacje, jeśli mieszkańcy nie mogą się dodzwonić do danego biura. Jest jeszcze drugi numer w Pleszewie, drugie biuro pani minister Marleny Maląg i tutaj być może w tym drugim biurze tutaj będzie możliwość dodzwonienia się. No ja nie jestem pracownikiem pani minister Maląg, więc nie mam na to wpływu, dlaczego tutaj nie jest odbierany ten numer telefonu. Ale jeśli nie jest pani pracownikiem, to dlaczego pani ma ten numer, proszę panią? Dlaczego pani jest... Ponieważ jest to numer do biura poselskiego posła Jana Dziedziczaka w Lesznie. Ja jestem jego pracownikiem i odbieram ten numer telefonu, ponieważ jest to biuro wspólne. Czyli klika. Dwóch posłów bierze na to samo biuro pieniądze. No, tłumaczę pani, że nie, ponieważ pani minister ma
biuro w Ostrowie Wielkopolskim. Pan poseł Dziczak ma biuro w Lesznie. Nie, proszę panią, na stronie rządowej są 3 biura poselskie pani Marleny Maląg i to nie jest żaden minister, nie jest żadna posłanka. Ja proszę przeczytać uważnie, z boku jest informacja, że nie jedno biuro podstawowe, główne jest tylko jedno. I w przypadku pani minister Maląg jest to w Ostrowie Wielkopolskim, w przypadku posła Dziczaka jest to w Lesznie na ulicy Słowiańskiej. Proszę czytać uważnie informacje. Jedno główne biuro, a więc pracownik jest jeden w głównym biurze. Tak? No tak, ale bierze na 3 biura poselskie pieniądze. O tym bierze mówimy. Na 3 biura poselskie pieniądze, ponieważ na jedno główne biuro, w którym jest zatrudniony pracownik pani minister, czy posła, czy ministra. No to jeszcze można to sprawdzić, ujawniając faktury i przelewy, proszę panią. Dobrze, to będzie później. Dziękuję pani za rozmowę, sprawdzę sobie kolejny numer, wszystkiego dobrego życzę i pozdrowienia dla tego drugiego oszusta, którego pani tam reprezentuje, nie? Bo to są wszyscy oszuści. Dziękuję bardzo. Zakręć. Tylko od imprezki do imprezki. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. Witam panią. Ja, proszę panią, chciałam tutaj się dostać na antenę, czy nie wiem, żeby przekazano. Tak. Przekazano taką informację o usunięciu glifosatu na terenie Polski. Od wczoraj próbuję się skontaktować z różnymi telewizjami, stacjami radiowymi i tutaj jakby nie mogę się dodzwonić, nie mogę się z nikim skontaktować, więc próbuję nadal dzisiaj, bo widzę, że Tadeusz Rydzyk nieźle się bawi od niedzieli, a dzieci polskie cierpią. Może tak zawita na onkologii, może się dowie o tym, jak dzieci są trute na terenie Polski. Ja nie bardzo rozumiem, bo telewizja Trwam zajmuje się ewangelizacją. No właśnie, ale to chodzi o ewangelizację. Ale to nie ma nic wspólnego z ekologią, proszę panią. Miłujmy się. No, a co robimy? No nie trujmy innych. Nie czyń drugiemu, co tobie nie miło. No właśnie. No właśnie, a tutaj są trucizny rozpylane na terenie lasu, na terenie łąk, na polach rolnicy, więc tutaj też Tadeusz Rydzyk powinien się tym zająć. To nie jest pani kolega, przepraszam. A kto to jest? A kto to jest, proszę mi powiedzieć? A pani kim jest, proszę mi powiedzieć? Polką jestem. Kim? Polką, niezależną kobietą polską. Ojciec też jest Polakiem. Nie jest Polakiem. Niezależnym księdzem katolickim. Nie jest katolickim księdzem. Także pani rzuciła słuchawką, widzicie. Dziennika. Prosimy czekać na połączenie z sekretariatem. Please hold.
czekać na połączenie z sekretariatem. Please hold. Sekretariat, słucham. Dzień dobry, Karolina z Rodu Biskupiak, Połężu Modrawska, z kim rozmawiam? Kamila Bielecka, sekretariat. Dzień dobry. Ja, proszę panią, dzwonię w takiej sprawie, że chciałabym, żeby tutaj nasz dziennik nagłośnił sprawę glifosatu, który jest na terenie Polski stosowany, a... Halo? Tak, tak, proszę pani, może pani chwileczkę poczekać, bo ja muszę, jestem sama, a muszę z radia spisać. Halo? Chwileczkę, chwileczkę. Dobrze by było, jakbym była na tej antenie, proszę panią. O, pan doktor tam występuje, ja jestem zielarzem, technikiem farmacji, także też bym chciała porozmawiać i... Już, i po... halo? Jeszcze raz. Przepraszam bardzo panią, ja po prostu jestem sama i muszę aktualności dnia z Radia Maryja spisać. No ja bym też właśnie chciała się na tą antenę dostać i ogłosić ludziom, jak tutaj dzieci... Ja nie mogę numer telefonu do Radia Maryja. Ja już od wczoraj dzwonię i nie mogę się dodzwonić. Także nie mogę się dodzwonić. Ja bym chciała, żeby wasza rozgłośnia powiedziała pani, ludziom... Jesteśmy rozgłośnią, jesteśmy gazetą. Rozgłośnią jest radio. A to też możecie napisać taki wywiad. O czym, proszę pani? O glifosacie. O trującym glifosacie, który jest tutaj rozprowadzany, rozpylany na terenie Polski. To, to znaczy, czy, gdzie? W Polsce. W całej Polsce. Przez kogo? Przez rolników, przez leśników. To jest jakiś nawóz. Nie, to jest trucizna, proszę panią. No ale wchodzi w skład czegoś. No różnych 44 chyba różnych oprysków. No to o to mi chodzi. Mhm. Przekażę do pani redaktor. A kiedy dostanę taką informację, bo ja już takiego wywiadu proszę też... Proszę pani, informacji, no po prostu jak będzie temat podjęty, no to będzie w naszym dzienniku. No ale to ja chcę mieć pewność, że będzie ten temat podjęty. Bo to jest zagrożenie, to jest proszę dzieci... pani, ja nie dam pani takiej pewności, bo ja nie jestem redaktorem, a redaktor nie spowiada się, kiedy będzie coś zamieszczone. No ale to tylko dobrze, że... potem widzę w naszym dzienniku, czy coś... No ale on gdzie... Ale chwila, czy nie? Ale chwila, proszę panią, bo ja te rozmowy nagrywam. Redaktor działa na terenie Polski. Nagrywanie rozmowy. Redaktor działa na terenie Polski. Nagrywanie rozmowy. Mnie to nie interesuje, na co pani wyraża zgodę. No właśnie. Tak się właśnie traktuje, tak się właśnie prawdę, tak się przekazuje prawdę. Dzień dobry, Karolina z Rodu Biskupiak, Pomężu Mądrawska. Ja, proszę panią, próbuję nagłośnić sprawę glifosatu. To jest trucizna, która jest rozpylana na terenie Polski, rozprowadzana w sklepach. I tutaj szukam kogoś, kto to nagłośni właśnie w telewizji Trwam, w gazetach Trwam. To musi pani do radia dzwonić i telewizji. Bo my jesteśmy firmą handlową, wie pani, sprzedajemy książki wysyłkowe. Także my pani nie pomożemy w tej kwestii. Proszę sobie na internecie numer do radia albo do telewizji znaleźć i tam bezpośrednio. No właśnie, nie mogę się tam dodzwonić. To może jakiegoś konkretnego redaktora by mi pani poleciła. Ja nie znam, wie pani, tak, że tak powiem. Musi pani na te główne numery próbować. Na pewno pani się tam dodzwoni, bo... A jak już się dodzwoniłam, bo ja te wszystkie rozmowy nagrywam, to skąd sprowadzacie te książki i skąd je rozprowadzacie? Ale to my rozprowadzamy z różnych katolickich, że tak powiem, firm innych zamawiamy. Tutaj w Polsce czy za granicą? W Polsce. Mhm. I to wszystko jest legalne? Proszę pani, no oczywiście, że legalne. Jak każda inna działalność prowadzona w Polsce, zarejestrowana, jak najbardziej, wszystko legalne. Mhm.
No dobrze. To wszystko dla pani. Dziękuję bardzo. No dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Przyjemnie. Dla pani również. Z panem Bogiem. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądracka. Z kim rozmawiam? Proszę? Z kim rozmawiam? Z pracownikiem fundacji. Tak, z pracownikiem. To nie ma imienia ani nazwiska. Ja, proszę panią, staram się tutaj nagłośnić sprawę glifosatu i dzwonię po różnych tych numerach, które są podane na stronach waszej organizacji, którą macie na terenie Polski. No i tutaj też między innymi do pani dzwonię, bezimiennej kobiety. Ale w jakiej sprawie dzwoni pani? W sprawie tego, no w sprawie tego, żebyście nagłośnili, że dzieci polskie są trute glifosatem. Ale to dzwoni pani, że chce podjąć, jakie mielibyśmy podjąć działania? Nagłośnienie tej sprawy. W radiu, w telewizji. No ale potrzebowalibyśmy jakieś mieć dane, a nie zgłoszenie telefoniczne. No ale ja cały czas jej podaję swoje dane. Ze mną został też przeprowadzony wywiad w 2022 roku. Tutaj w tygodniku Sprawy Obywatelskie. No i teraz potrzebujemy, żeby to dalej po prostu nagłośnić. To proszę napisać maila, ja opisać tę sprawę na adres sekretariat@tvtrwam.pl. Ale ja nie mam maila i nie piszę maila. Ja już tutaj pani nagłośniłam tą sprawę. Pani sobie odsłucha tą rozmowę na kanale Karolina Mądraska, bo jest tych rozmów nie, więcej. Pani, ja nie mam czasu w pracy odsłuchiwać rozmów. A co pani ma czas robić? A co pani ma czas robić? Okłamywać Polaków? Żyć na koszt Polaków? Bo na to, bo cała organizacja wasza na to żyje. Za to żyje, tak. Rzucać tylko telefonem. To potrafi cała ta organizacja. Także jak słyszycie, 11 lipca 2023. Odsłuchajcie sobie i to macie do przemyślenia, zanim pójdziecie oddać głos na kogokolwiek. Dobrze się bawią wszyscy zarejestrowani albo jako firmy, albo jako fundacje. Wszyscy uważają, że są legalni, a to wy jesteście po prostu ofiarami losu, bo inaczej już was nie idzie nazwać. Przekazujecie każdemu jednemu albo swój głos, albo swoje pieniądze. Wszystkiego dobrego życzę, miłego dnia, a tym oszustom popodrzucam ten link, jak się nagra i udostępni, to podrzucę im. Niech sobie posłuchają. Wszystkiego dobrego.